Witam Państwa, nazywam się Mirosław Okonkowski, jestem właścicielem i redaktorem serwisu Twoje trafne finansowe inwestycje. Serwisu, który między innymi porusza zagadnienia finansów osobistych, oszczędzania i inwestowania. Dzisiaj omówię temat, który dotyczy nas wszystkich, a mianowicie powody, dla których nie oszczędzamy. Jak wiemy, bez kapitału nie ma odsetek, dlatego musimy ten kapitał zbudować, musimy go odłożyć. Jeśli wydamy wszystkie zarobione pieniądze, postąpimy tak jak gospodarz, który zabija kurę, zanim ta zniesie złote jajo. Skoro to jest takie oczywiste, to rodzi się pytanie, dlaczego nie oszczędzamy? Powodów jest kilka. Skoncentruję się na trzech najważniejszych. Po pierwsze, nie oszczędzamy, ponieważ wydaje nam się, że w niedalekiej przyszłości będziemy zarabiać zdecydowanie więcej, więc dzisiaj nie ma sensu oszczędzać. Ale jak wiemy, przyszłość jest niepewna. W przyszłości rzeczywiście możemy zarabiać więcej, możemy zarabiać tyle samo, możemy zarabiać mniej, a w najbardziej pesymistycznym wariancie możemy stracić pracę i nasza wartość ekonomiczna może spaść do zera. Po drugie, nie oszczędzamy, ponieważ uważamy, że oszczędzanie jest trudne. Wymaga wyrzeczeń, samoograniczeń, obniża nas standard życia. Po trzecie, nie oszczędzamy, ponieważ uważamy, że nie opłaca się oszczędzać. Wysoka inflacja, niskie odsetki, zawirowania w strefie euro, obniżone ratingi banków. Czekamy na lepszy czas, czekamy na lepszą sytuację, ale tak czekając, najprawdopodobniej nigdy nie zaczniemy oszczędzać. Więc najlepszy czas na oszczędzanie jest dziś, teraz, tu. Ale co zrobić, żeby oszczędzanie zaczęło sprawiać nam radość? Odpowiedź jest prosta. Musimy zacząć płacić sobie pensję na początku miesiąca. Tak. Zacząć płacić sobie pensję. Polega to na tym, że z każdego przychodu na początku miesiąca odkładamy stały procent. I tą kwotę traktujemy jako rzecz nietykalną. Ponadto, jeśli w danym miesiącu pojawią się dodatkowe przychody w postaci premii, bonusów, odkładamy z tego 50% i tak samo traktujemy jako rzecz nietykalną. Co nam da takie postępowanie? Otóż ta strategia spowoduje, że wyrwiemy się z błędnego koła, które polega na tym, że im więcej zarabiamy, tym więcej wydajemy. Mało tego, im więcej zarabiamy, tym często popadamy w coraz większe długi. Ktoś powie, nie, to jest niemożliwe, żeby dużo zarabiać i mieć długi. Mechanizm jest dość prosty. Im więcej zarabiamy, tym mamy wyższą zdolność kredytową. Banki też o tym wiedzą i różnego rodzaju instytucje finansowe. I kuszą nas pożyczkami, kredytami, kartami debetowymi. Jeśli zachłyśniemy się tą swobodą finansową i zaczniemy wydawać na lewo, na prawo, to o kłopoty finansowe i o długi nie trudno. To wszystko wydaje się dość proste, dość oczywiste, dość logiczne. Ale skoro takie jest, to dlaczego programy oszczędnościowe nie zawsze działają? Jest kilka przyczyn. Po pierwsze, są osoby, które nie mają świadomości oszczędzania, nie mają potrzeby, nie mają wyznaczonych celów. Po drugie, są osoby, które mają świadomość, cele i potrzeby, ale chcą zbyt dużo w zbyt krótkim czasie, czyli odkładają zbyt dużą sumę pieniędzy ze swoich przychodów, tak że na koniec miesiąca ich bilans się nie zamyka. Są sfrustrowani, rozgoryczeni, zdenerwowani. Uważają, że oszczędzanie jest dobre dla wszystkich, ale nie dla nich. Kończą z tym raz na zawsze. Przypominają w ten sposób człowieka, który pewnego dnia się budzi, patrzy, że jest ładna pogoda i stwierdza, że dziś weźmie udział w biegu maratońskim. Co byśmy o takiej osobie powiedzieli? Jak skończy się jego bieg? Najprawdopodobniej nie ukończy maratonu. Jeśli ukończy, to ciężko odchoruje i stwierdzi, że więcej nigdy nie będzie biegał, bo bieganie jest złe. Trzecim powodem, dla którego programy oszczędnościowe nie zawsze działają, jest to, że traktujemy oszczędności jako coś, co zostaje na koniec miesiąca. A prawo ironii losu mówi, że na koniec miesiąca zazwyczaj nic nie zostaje. Nieprzewidziane zdarzenia, wydatki, okoliczności. Więc znów wracamy do punktu wyjścia, czyli musimy zapłacić sobie pensję na początku miesiąca. Zastanówmy się, jakie perspektywy miałby rolnik, który by jesienią sprzedał wszystkie ziarno i nie zostawił sobie nic na wiosnę. I przychodzi wiosna, wychodzi na pole i co? Nie ma jak obsiać pola, jest bankrutem. Podobnie i my. Nasze ziarno to nasze kapitał. Bez kapitału nie ma odsetek. Nie ma plonu. Musimy nim zdroworozsądkowo gospodarować. Reasumując tą myśl, można powiedzieć tak, że nasze oszczędności zależą nie tyle od
tego, ile zarabiamy, chociaż to jest bardzo ważne, ale zależą przede wszystkim od tego, ile odkładamy. Nasza zamożność, nasz dobrobyt za 10, 15, 20 lat będzie zależała od tego, ile odłożymy dzisiaj. Nie jutro, pojutrze. Ile odłożymy dzisiaj. I to jest bardzo ważne. Mamy przykłady osób z show biznesu, sportu, które gdy były u szczytu popularności, zarabiały miliony dolarów, miliony euro, skończyła się kariera i są bankrutami. Dlaczego? Najprościej można powiedzieć, że nie umiały zarządzać swoim majątkiem. To jest prawda. Ale dlaczego nie umiały zarządzać swoim majątkiem? Bo nie miały wiedzy i nie miały doświadczenia. Czy można temu jakoś zaradzić? No tak, wiedzę można zdobyć, po prostu usiąść, zacząć się uczyć. Doświadczenie nie jest już tak prosto, bo wymaga czasu, kilku, kilkunastu lat. Ale doświadczenie można kupić, skorzystając z pomocy doradcy finansowego, ale doświadczonego doradcy finansowego. Wiedza bez doświadczenia jest takim mieczem obosiecznym, który może nam przynieść korzyść, ale może nas wpędzić w kłopoty finansowe. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć dwa, trzy zdania o Warrenie Buffettie. Jest to człowiek, który na giełdzie dorobił się nie tylko milionów, ale miliardów dolarów. I gdy dziennikarz zapytał go, jaka jest najprostsza, najskuteczniejsza droga dojścia do milionów dolarów, on odpowiedział po chwili namysłu tak: oszczędzaj i inwestuj. Jeszcze raz oszczędzaj i inwestuj. Jeszcze raz oszczędzaj i inwestuj. Jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Więc widzimy, jest to nieskończony cykl. Nasze życie jest skończone, więc musimy się w ten cykl jakoś pasować, dopasować i skorzystać z niego. Ja ze swojej strony dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego dnia. Dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam na swój serwis internetowy www.twojetfi.pl. Mam nadzieję, że znajdą tam Państwo wiele tematów, które przybliżą zagadnienia finansowe, biznesowe, które powiedzą, jaki jest sposób osiągnięcia zamożności, jaka jest najprostsza droga dojścia do dobrobytu. Jeszcze raz dziękuję, życzę miłego dnia i życzę dużo sukcesów.